Witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarium dotyczącym oprogramowania ArcGIS Pro na platformie CreoDIAS. Nazywam się Klaudia Bielińska, reprezentuję firmę CloudFero i dzisiaj jest mi bardzo miło powitać Tomasza Brzezińskiego z firmy Esri Polska. Wspólnie z firmą Esri Polska organizujemy dzisiejszy webinar. Mamy nadzieję, że ta godzina spędzona z nami przyniesie Państwu, dla Państwa wiele ciekawych informacji, zarówno dotyczących oprogramowania ArcGIS Pro, jak i platformy CreoDIAS. Podczas dzisiejszego naszego webinarium mamy kilka punktów, na których chcielibyśmy się skupić. Oczywiście temat jest bardzo obszerny, więc myślę, że ta godzina to jest tylko fragment tego, co chcielibyśmy przekazać, ale postaramy się tych informacji jak najwięcej dzisiaj Państwu opowiedzieć. Zaczniemy od mojej części, czyli od części CloudFero i od tego, że opowiem Państwu, co to jest platforma CreoDIAS. Myślę, że część z Państwa dzisiaj obecnych podczas tego webinaru jest już użytkownikami platformy CreoDIAS, a na pewno część jest użytkownikami oprogramowania ArcGIS. Więc mamy nadzieję, że też skusimy Państwa trochę do przeniesienia się z jednego oprogramowania, z jednej platformy na drugą i zapoznania się właśnie z naszą ofertą. Więc zacznijmy od tego, co to jest CreoDIAS, jak wygląda architektura platformy. Następnie, jakie są dostępne kolekcje danych satelitarnych, dane bezpłatne i dane komercyjne. Kolejny punkt, jak wybrać i uruchomić wirtualną maszynę z oprogramowaniem ArcGIS Pro. Następnie przejdziemy do części Tomasza, czyli do części Esri Polska, gdzie skupimy się na tym, co to jest ArcGIS Pro. Następnie, jak korzystać z bezpłatnego zasobu danych obrazowych w oprogramowaniu ArcGIS Pro. I na koniec przedstawimy analizę w czasie rzeczywistym, wykorzystanie ArcGIS Pro do pracy z danymi obrazowymi. To będzie bardzo fajny, ciekawy przykład analizy przestrzennej z wykorzystaniem danych rastrowych i narzędzi geoprzetwarzania. W takim razie zaczynajmy. Na wstępie chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów o tym, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, czyli firma CloudFero. Firma CloudFero istnieje na rynku polskim od 2015 roku. Skupiamy się przede wszystkim na obszarze Earth Observation, czyli obserwacji Ziemi, jak również działamy w sektorze Space. Jednakże te nasze działania staramy się coraz bardziej rozpościerać też na szersze horyzonty, na inne branże, więc jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, jesteśmy bardzo otwarci na nowe pomysły. W tym sektorze Space rzeczywiście zaczęliśmy działać z racji na projekt, jakim jest CreoDIAS, ale właśnie ta ekspansja ciągle trwa. Jesteśmy organizacją technologiczną, przede wszystkim zajmującą się szeroko pojętym IT, no i w szczególności serwerami, czyli usługami właściwie chmurowymi. Nasza firma to ponad 80 specjalistów, inżynierów, informatyków, programistów. Nasze wsparcie techniczne nieocenione, które pomaga Państwu prowadzić Państwa, też pomaga krok po kroku przez naszą platformę CreoDIAS. Jesteśmy czołowym dostawcą usług EO w Unii Europejskiej. Należymy również do grona Copernicus Relay. No i to, czym się zajmujemy przede wszystkim, to budowaniem chmur. Więc dzisiaj na tych chmurach się skupimy. Nasze chmury, nasze serwery zlokalizowane są w 7 lokalizacjach. Jest to przede wszystkim Warszawa, gdzie mamy 3 lokalizacje, Frankfurt, Darmstadt, Reading. To jest akurat przykładowe zdjęcie właśnie z jednej z naszych serwerowni. Co jest bardzo ciekawe, to w naszej firmie mamy laboratorium, gdzie tak naprawdę budujemy serwery od podstaw, więc z poszczególnych elementów składamy te serwery, wygrzewamy, testujemy i następnie to my przekazujemy je, właściwie lokujemy je w naszych serwerowniach, gdzie też monitorujemy stan tych serwerowni, serwerów, więc wszystko tak naprawdę jest pod naszą nieustającą, ciągłą opieką. Pracujemy z bardzo wieloma instytucjami, z bardzo wieloma klientami, organizacjami, zarówno na rynku polskim, na rynku europejskim, jak również światowym. Loga, które teraz Państwo widzą, to tak naprawdę jest tylko część. Są to agencje europejskie, jest to Europejska Agencja Kosmiczna, Niemiecka Agencja Kosmiczna, Komisja Europejska, uniwersytety, firmy komercyjne i organizacje, także właściwie
każda firma, każda organizacja znajdzie coś u siebie w naszej ofercie. Dobrze, przejdźmy teraz do platformy Creody Jazz, która jest takim naszym czołowym projektem i wokół której skupiają się nasze działania. Platforma Creody Jazz jest jedną z pięciu platform DIAS, czyli Data Information Access Services, czyli jest to platforma, która umożliwia dostęp do danych obrazowych, przetwarzanie tych danych obrazowych, dzielenie się, rozpowszechnianie tych danych, jak również umożliwia budowanie aplikacji na naszych platformach. Więc jako taki przykład zbudowania aplikacji na naszej platformie jest projekt S2 Gielce, zrealizowany przez Centrum Badań Kosmicznych, gdzie projekt został, dane zostały przygotowane, przetworzone na naszej platformie, a teraz te dane są dostępne, więc każdy z tych danych może skorzystać. Na podstawie danych właśnie satelitarnych wykonywane są różne projekty, które inne podmioty, inne organizacje mogą udostępniać i mogą rozpowszechniać przez platformę Creody Jazz. Nasz projekt, nasza platforma została zbudowana przez konsorcjum kilku firm, kilku instytucji, nie tylko polskich, ale również europejskich. Więc dzięki tej współpracy już od kilku lat utrzymujemy naszą platformę Creody Jazz z powodzeniem. Obecnie mamy ponad 5000, chyba 700 użytkowników naszej platformy, więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik na te kilka lat działania naszej platformy. Jak wygląda architektura naszej platformy? Przede wszystkim to są serwery, tak? Na tych serwerach znajduje się miejsce do udostępniania danych, do przetwarzania danych, miejsce do rozpowszechniania danych. Są nasza platforma, oparta jest o open source, korzystamy z technologii OpenStack, CEF, z Kubernetów, więc właściwie powszechnie znane, powszechnie wykorzystywane, które można świetnie zastosować, świetnie wykorzystać. Creody Jazz to portal, czyli właściwie taki pierwsze miejsce styku użytkownika z naszą platformą. Udostępniamy dwa narzędzia, jest to IO Browser i IO Finder, czyli narzędzie, które służy do wyszukiwania, wyświetlania danych obrazowych, jak również do pobierania tych danych obrazowych. Więc widzimy, że mamy takie dwa trendy wśród naszych użytkowników. Jest grupa użytkowników, która wyszukuje danych przez nasze narzędzia i pobiera te dane lokalnie do siebie na komputer, jak również druga grupa użytkowników, która w pełni korzysta z możliwości, z potencjału naszej platformy, więc nie pobiera lokalnie danych, ale przetwarza te dane w chmurze, bazując na wirtualnych maszynach. Więc świadczymy usługi przetwarzania danych, przygotowujemy również dla naszych użytkowników procesory przetwarzające dane satelitarne, no i przede wszystkim dajemy właściwie nieograniczone możliwości katalogowania, przechowywania tych danych na naszych serwerach. To, o czym ciągle mówimy, to są te usługi chmurowe, czyli infrastructure as a service, czyli jeżeli tylko potrzebujemy infrastruktury stabilnej, infrastruktury, która daje bardzo wiele możliwości, to korzystajmy z chmury. Kilka bardzo ważnych informacji, o których należy pamiętać. Dostęp do platformy Creody Jazz jest całkowicie bezpłatny, więc jeżeli tylko zarejestrujemy się na platformie, to dostęp do tych właściwie naszych podstawowych aplikacji IO Browser and IO Finder jest całkowicie bezpłatny, możemy z nich korzystać, możemy te dane całkowicie bezpłatnie pobierać. Dane, które udostępniane są na naszej platformie, są to dane z programu Copernicus, są to dane Sentinel, jak również dane Landsat i serwisy Copernicusa. Te dane są dostępne publicznie, dostępne są bezpłatnie, możemy z nich korzystać, pobierać, ściągać, przetwarzać, więc dosłownie robić z nimi wszystko. To, co jest płatne, to korzystanie z wirtualnych maszyn. I tutaj w zależności od tego, czy realizujemy jakieś długoterminowe projekty, czy też realizujemy zadania krótkotrwałe,
możemy korzystać z wirtualnych maszyn godzinowo, bądź też możemy podpisać kontrakty długoterminowe. Oczywiście patrząc też na cenniki, rzeczywiście te kontrakty fixed term sprawdzają się znacznie lepiej, więc jeżeli wiemy, że projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, to warto zwrócić się właśnie ku podpisaniu takiej umowy długoterminowej. Wszystkim nowym użytkownikom, którzy chcą przetestować naszą platformę, którzy chcą zobaczyć, co ta platforma potrafi i czy ta platforma jest odpowiednia dla danego użytkownika, dla danego projektu, oferujemy testowanie naszej platformy. I na start oferujemy 150 euro, które jest do wykorzystania właśnie na zasoby chmurowe, czyli na postawienie wirtualnej maszyny i na wykorzystanie właśnie storage, czyli tego miejsca do przetwarzania, przechowywania danych. Dlaczego warto wybrać chmurę? Przede wszystkim, jeżeli potrzebujemy w naszej pracy, w naszych projektach bardzo szybkich i wydajnych procesorów. Więc jeżeli mamy do zrealizowania jakiś projekt, to niekoniecznie musimy od razu tak wyposażać swoje biuro w wielkie serwery. Możemy przejść do chmury. Jeżeli potrzebujemy dużego, skalowalnego storage'u, gdzie będziemy przechowywać, katalogować dane, miejsca, w którym będziemy się też dzielić danymi, w którym będziemy się dzielić pracą z naszymi współpracownikami, zdecydujmy się na chmurę. Jeżeli przetwarzamy bardzo duże zbiory danych, jeżeli przetwarzamy dane obrazowe, jeżeli przetwarzamy big data, jeżeli wykonujemy procesy uczenia maszynowego, to też chmura jest do tego jak najbardziej odpowiednim miejscem. Jeżeli potrzebujemy dostępu do serwerów, dostępu do miejsca przetwarzania z dowolnego miejsca o dowolnej porze, to chmura też jest doskonałym miejscem. I teraz oczywiście wszyscy podczas tej pandemii, tak, znaczna część z nas pracuje zdalnie, niektórzy pracują na serwerach, które znajdują się w miejscu pracy. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że potrzebujemy wykonać jakiś proces na serwerze, do którego zupełnie nie mamy dostępu, a jeżeli tylko ten serwer byłby serwerem chmurowym, to wtedy ta praca, ten proces dostępu jest ułatwiony. Oczywiście tutaj świeci się żaróweczka, czy to na pewno jest bezpieczne. Tak, to jest na pewno bezpieczne. Myślę, że znają Państwo wiele różnych chmur, wiele różnych usług serwerowych i zawsze podkreślamy to, że te dane, które Państwo przechowują na serwerach, dane, które Państwo przetwarzają, one są bardzo bezpieczne, dlatego że spełniamy wszystkie najwyższe standardy bezpieczeństwa i żaden niepowołany, niepożądany użytkownik nie ma dostępu do tych danych. To my, właściciele tych danych, czyli właściwie Państwo organizacje, ustalacie prawa dostępu, kto ma dostęp do tych danych, kto może z nich korzystać i jak tymi danymi możemy się wzajemnie dzielić. Tutaj cały czas mówimy o tym, że mówimy cały czas o danych obrazowych, o danych rastrowych, mówimy tutaj o danych satelitarnych, bo CreoDS to jest ogromne repozytorium nieustannie aktualizowanych danych satelitarnych. Więc jakie dane możemy znaleźć w naszej ofercie? Są to dane, które są pozyskiwane przez satelity Sentinel, przez misję Sentinel w ramach programu naukowego Copernicus. Więc te dane są bezpośrednio ściągane na naszą platformę z Sentinel Hub i tych danych trafia na naszą platformę bardzo dużo. Codziennie aktualizowany jest nasz zasób. Są to dane z satelity Sentinel 1, czyli dane radarowe. Dane z satelity Sentinel 2, 3, 5. Są to dane, które właściwie są dostępne w postaci surowej, w postaci przetworzonej przed korekcją atmosferyczną, jak również po korekcji atmosferycznej. Więc na tych wszystkich różnych poziomach, w zależności od tego, co jest akurat potrzebne do naszej pracy. Te dane są w trzech różnych rozdzielczościach przestrzennych, 10, 20 i 60 metrów, więc możemy je swobodnie wykorzystać do różnego zastosowania w naszej pracy. Poza danymi z misji Sentinel udostępniamy również dane z misji Landsat, i właściwie dane z satelity Landsat 8 są to dane cały czas pozyskiwane i cały czas jak najbardziej aktualne. Ale jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje danych archiwalnych, czyli na przykład z 1984 roku, to te dane są u nas dostępne. Ponadto posiadamy również w zasobie dane z satelity Envisat i z satelity SMOS.
W zeszłym roku został wystrzelony kolejny satelita, Sentinel-6, i mamy nadzieję, że wkrótce również te dane pojawią się w naszym zasobie. Jakie usługi oferujemy? Oferujemy również serwisy Copernicus. Tutaj skupiamy się na atmosferze, działaniach kryzysowych, monitoringu lądowym czy monitoringu morskim. Dane, kolekcje danych, właściwie pełne serwisy są dostępne i można pozyskać je przez protokół S3 lub NFS. Ponadto w zasobie mamy również numeryczne modele terenu, dane JSON-free i produkt S2 GLC, czyli Sentinel-2 Global Land Cover, czyli pokrycie, klasyfikacja, pokrycie terenu wykonana przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, klasyfikacja z 2017 roku dla obszaru całej Europy. W naszym zasobie posiadamy również dane wysokorozdzielcze. Są to już dane odpłatne, dane komercyjne, bo te dane, o których przed chwilką mówiłam, są to dane dostępne powszechnie i bezpłatnie. Natomiast dane wysokorozdzielcze są już danymi odpłatnymi. I tutaj mamy chińskiego, Jilin 1, kazachskiego KZOSAT, jak również koreańskiego KOMSAT. I tutaj ta rozdzielczość zobrazowania jest już inna, dlatego że zaczynamy od kilkudziesięciu metrów, centymetrów, kończąc na kilku metrach. Więc to już jest zupełnie inny poziom danych i też inne zastosowanie. Na samym wstępie też powiedziałam o tym, że mamy dwie aplikacje, EO Browser i EO Finder. Te aplikacje umożliwiają nam wyszukiwanie danych i dostęp do tych danych. Te dane możemy pobierać na nasz komputer lokalnie, bądź też korzystać z zasobów w chmurach, czyli w wirtualnych maszynach. Więc właściwie to w takim telegraficznym skrócie zupełnie wstęp do CreoDIAS-a, do naszej platformy CreoDIAS. A teraz kilka słów o tym, jak wybrać i uruchomić maszynę wirtualną z oprogramowaniem ArcGIS Pro właśnie w chmurze CreoDIAS. Właściwie od samego początku, gdy tylko rozpoczęła się realizacja projektu, rozpoczęliśmy współpracę z firmą Esri i na naszych maszynach wirtualnych nasze maszyny wirtualne zostały przygotowane tak, aby użytkownicy oprogramowania ArcGIS, konkretnie teraz ArcGIS Pro, mieli dostęp do tego oprogramowania. Pozostałe maszyny wirtualne są również wyposażone w inne oprogramowanie, właściwie open source, jednak z tego co wiemy, znaczna część użytkowników wybiera oprogramowanie komercyjne, bo zapewne jest bardziej niezawodne. A ja też z racji na moje poprzednie wieloletnie doświadczenie pracy w firmie Esri skłaniam się właśnie ku temu wyborowi. Więc maszyny wirtualne, które posiadamy na platformie CreoDIAS, na których zainstalowane jest oprogramowanie ArcGIS Pro, to jest do wyboru 5 maszyn wirtualnych. Te maszyny wirtualne różnią się od siebie pojemnością dysku, jak również procesorami. Więc jeżeli wiemy, że będziemy przetwarzać dane z wykorzystaniem uczenia maszynowego, tak, z wykorzystaniem modelowania i potrzebujemy właściwie dostać wyniki w bardzo szybkim czasie, bardzo, bardzo efektywnie, to wtedy wybieramy szybsze maszyny. Jeżeli natomiast przetwarzamy te dane, wykonujemy mniejsze analizy, to pewnie skłonimy się w stronę tych mniejszych maszyn wirtualnych. Konfiguracja maszyn wirtualnych, wybór procesorów, wybór dysku, właściwie to jest tylko kilka kroków. I chciałabym teraz przejść do platformy CreoDIAS, na której pokażę Państwu, jak w tych kilku krokach możemy skonfigurować maszynę wirtualną z oprogramowaniem ArcGIS Pro. Dobrze. Jesteśmy teraz na stronie creodias.eu. Na stronie platformy CreoDIAS
Zacznijmy od zarejestrowania się. Jeżeli jeszcze nie jesteśmy użytkownikiem, to wystarczy, że wybierzemy tutaj w prawym górnym rogu Register, zostaniemy zarejestrowani i tym samym możemy też ubiegać się o testowe kredyty, dzięki którym będziemy mogli sprawdzić działanie platformy CrowdYes. Ja jestem już użytkownikiem zarejestrowanym, więc zaloguję się na platformę. W kilku krokach. A właściwie mamy tutaj dwie drogi wyboru maszyn wirtualnych. Pierwsza droga jest przez button Order Now, więc to powiedzmy jest taki sklep, tak, gdzie przechodzimy sobie przez półki i wrzucamy kolejne zakupy, kolejne produkty do naszego koszyka. Natomiast szczerze powiem, wydaje mi się inna droga trochę prostsza do skonfigurowania wirtualnej maszyny, więc tą drogę chciałabym dzisiaj Państwu pokazać. Natomiast jeżeli już jesteśmy użytkownikiem zarejestrowanym, jeżeli chcielibyśmy na przykład sprawdzić, jak wygląda nasze konto, jakie mamy zasoby na naszym koncie, sprawdzamy sobie te zasoby przez Account Home i tutaj widzimy też, czy mamy jakieś tikety otwarte, informacje personalne nasze i też widzimy, jaki mamy stan, jaki jest stan naszego konta, ile jeszcze pieniędzy, powiedzmy tak, mamy do wykorzystania na usługi chmurowe. Dobrze, wróćmy w takim razie do strony głównej i przejdziemy sobie do dashboardu, z którego właśnie będziemy mogli konfigurować maszyny wirtualne. Tutaj w zakładce Tools mamy dostęp do dwóch aplikacji, i o Browser, i o Finder. Swobodnie możemy z tych dwóch aplikacji korzystać. Mamy również tutaj dostęp do Jupyter Hub, czyli do miejsca, gdzie możemy pisać nasze skrypty, korzystać z danych obrazowych, te dane przetwarzać. Natomiast Cloud Dashboard to jest miejsce, gdzie konfigurujemy, gdzie wybieramy maszyny wirtualne, dostosowujemy ich ustawienia do naszych potrzeb. Więc zaczynamy od logowania się. Logujemy się przez OpenID Connect, czyli korzystając z naszych z naszego loginu, z naszego hasła, takiego samego jak do platformy CrowdYes, jak do strony CrowdYes. W tym oknie głównym musimy przejść do zakładki Instances, czyli do instancji, gdzie będziemy mogli właśnie wybrać platformę, wybrać system operacyjny, wybrać dysk, czyli skonfigurować naszą maszynę wirtualną. W tym okienku Instances wybieramy Launch Instance, czyli stwórz instancję. Nadajemy nazwę tej naszej instancji. Klikamy przycisk Next. W kolejnym kroku, czyli Source, wybieramy, czy chcemy, by nasza maszyna wirtualna to był obraz, czy żeby to był volume, czy żeby to były właśnie snapshoty z takiej już stworzonej instancji. Wybieramy obraz. Jeżeli chodzi o możliwości, właściwie o opcję tego naszego obrazu i systemu operacyjnego, który będzie na naszej wirtualnej maszynie, do wyboru mamy bardzo wiele platform. Więc mamy Ubuntu, mamy OS GeoLive, mamy Windows. My będziemy chcieli wybrać Windows, na którym zainstalowane jest oprogramowanie ArcGIS Pro, więc jest to ta instancja. Możemy również tutaj w okienku wyszukiwania zacząć wpisywać sobie nazwę właśnie Arc, dzięki temu zostaniemy od razu też przeniesieni do tych obrazów, które posiadają zarówno Windowsa i zainstalowane oprogramowanie ArcGIS. Żeby wybrać, klikamy sobie na tą strzałkę w górę, i chwilkę później nasz obraz został już zasilony systemem operacyjnym. Klikamy sobie na Next. W tym okienku wybieramy sobie tak zwany flavor naszej wirtualnej maszyny. Innymi słowy, konfigurujemy sobie tutaj ustawienia dysku. Więc tak jak widzimy, tych dysków do wyboru mamy różnych kilka. Ja wybiorę sobie dzisiaj taki czterorodzeniowy o pojemności od 16 do 64 GB. Myślę, że na potrzeby dzisiejszych naszych działań będzie to zupełnie wystarczające. Klikamy Next. Następnie jesteśmy w opcji, jesteśmy w zakładce Networks, czyli w zakładce sieci. Chcemy, żeby nasza wirtualna maszyna była widoczna z zewnątrz. Chcemy mieć dostęp do sieci, więc wybieramy sobie dostęp do sieci prywatnej. Jeżeli tylko będziemy chcieli łączyć się z naszym repozytorium danych,
to również musimy włączyć dostęp do tak zwanego IO Data, czyli połączenia właśnie z repozytorium danych obrazowych. Ustawione, klikamy Next. To okienko możemy przeskoczyć. Jesteśmy teraz w tak zwanych grupach bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy pingować się z zewnątrz do naszej maszyny wirtualnej, jeżeli chcemy, żeby ona właśnie była widoczna z zewnątrz, czyli jak będziemy już korzystać z naszej maszyny wirtualnej przez zdalny pulpit, no to musimy pozwolić tak na to tak zwane pingowanie, więc dołączamy tą grupę bezpieczeństwa do naszej maszyny wirtualnej. No i właściwie to jest już ostatni krok tworzenia naszej maszyny wirtualnej, więc wystarczy, że klikniemy Launch Instance, poczekamy chwilkę i nasza maszyna wirtualna jest teraz tworzona i za chwilkę będziemy mogli z niej korzystać. Kolejnym krokiem po utworzeniu tej maszyny wirtualnej jest jeszcze przejście do konsoli. Na konsoli musimy ustawić hasło dostępu dla nas, dla administratora, tak żebyśmy już później, korzystając ze zdalnego pulpitu, mogli sobie spokojnie wejść na tą maszynę wirtualną, korzystając z naszego ustawionego hasła. Kolejnym krokiem jest jeszcze połączenie z sparowanie z pływającym IP. Właśnie nadanie tej maszynie wirtualnej numeru IP, dzięki temu będziemy mogli właśnie do niej się dostać z dowolnego miejsca. Jednakże dzisiaj, żeby nie tracić czasu, skończę tworzenie wirtualnej maszyny w tym miejscu. Na naszym kanale na YouTube są opublikowane tutoriale wideo, dzięki którym mogą Państwo przejść ten proces tworzenia maszyny wirtualnej zarówno z Windows, jak również z Linuxem. Ponadto nieustannie zapraszamy na nasze webinary, na których również taką konfigurację pokażemy krok po kroku. Dobrze, wracając do naszej prezentacji. Nie, to jeszcze nie jest czas na pytania. Chciałabym teraz podziękować za słuchanie mnie i przekazać głos Tomaszowi, który przeniesie już nas w przestrzeń ArcGIS-a i w przestrzeń bardziej złożoną, analityczną. Także dziękuję bardzo i zapraszam na dalszą część. Dzięki, Klaudia. Dzień dobry Państwu, Tomasz Brzeziński z tej strony, z S3 Polska. Będę kontynuował tą prezentację, natomiast przejdziemy właśnie do kolejnego tematu, którym jest ArcGIS Pro w chmurze. I w tej chwili jeszcze udostępnię Państwu swój pulpit, żebyście Państwo widzieli. Proszę dać mi momencik. I myślę, że już powinniście Państwo widzieć. A zatem możemy zaczynać. Na początku kilka słów takich wstępu odnośnie ArcGIS Pro. Pewnie wielu użytkowników, którzy są z S3 od wielu lat, kojarzy aplikację desktopową ArcMap. ArcGIS Pro jest następcą ArcMapy i wszystkich jej elementów, to znaczy aplikacji ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe. To wszystko jest zawarte w ramach jednej aplikacji ArcGIS Pro. I idąc dalej, ArcGIS Pro jest aplikacją desktopową, podobnie jak ArcMapa. Podobnie jak ArcMapa jest narzędziem raczej przeznaczonym dla specjalistów GIS, chociaż bardzo duży wysiłek był włożony w to, żeby obsługa aplikacji ArcGIS Pro była bardzo intuicyjna, prosta i wygodna. Mimo to głównym przeznaczeniem tej aplikacji są takie bardziej zaawansowane tematy związane z pozyskiwaniem danych, tak, z różnych źródeł, późniejsza ich integracja, kontrola jakości danych, złożone edycje, analizy, w tym wymagające pewnej automatyzacji. Poza tym tworzenie map w rozumieniu właśnie takich produktów kartograficznych, czy późniejsze publikowanie do sieci, czyli tak można byłoby to nazwać przerzucanie do rozwiązań serwerowych, tak, i publikowanie w postaci map i aplikacji webowych.
Te wszystkie tematy są to tematy, przy których z pewnością warto sięgnąć po aplikację ArcGIS Pro. I dlaczego ArcGIS Pro? Skąd w ogóle ten pomysł na zmiany? No, pomijając to, że ArcMapa już ma wiele lat, to tak naprawdę ArcGIS Pro to jest szereg zalet, o których warto pamiętać w postaci intuicyjnego interfejsu użytkownika, w postaci możliwości zintegrowania widoku 2D i 3D w jednej aplikacji. Mamy jedną aplikację do pracy z środowiskiem dwu- i trójwymiarowym. W ramach jednego projektu mamy możliwość gromadzenia wiele map, wiele scen, czyli map trójwymiarowych i wielu layoutów. Czyli w ramach jednego nie musimy tworzyć oddzielnego projektu do każdej mapy, tylko wszystko, my możemy wiele map opracować na podstawie jednego projektu, przechowywać ich projekty tych map właśnie w jednym projekcie ArcGIS Pro. Poza tym niezwykle istotną kwestią jest możliwość pracy na serwisach webowych, co umożliwia taką, powiedziałbym, bardzo płynną integrację z rozwiązaniami, czy to cloudowymi S3, takimi jak ArcGIS Online, czy rozwiązaniami opartymi o infrastrukturę serwerową na własnej infrastrukturze, takimi jak ArcGIS Enterprise. Czyli późniejsze wykorzystanie tych zasobów, które są właśnie w tych środowiskach w postaci edycji usług na ArcGIS Online czy Enterprise, analizy danych w oparciu o dane pochodzące z tych miejsc. To wszystko jest możliwe bezpośrednio właśnie z ArcGIS Pro. No i na końcu zupełnie nowa architektura 64-bitowa, która gwarantuje nam to, że praca na dużych zbiorach danych nie będzie przysparzała nam problemu w kontekście chociażby wykorzystania dużych ilości pamięci RAM. Aplikacja wielowątkowa, która umożliwia chociażby przy przetwarzaniu danych zrównoleglenie części operacji i wykorzystanie pełnego potencjału wielordzeniowych i wielowątkowych procesorów. I tak w skrócie tyle odnośnie zalet i myślę sobie, że możemy z powodzeniem przejść tutaj do części takiej, powiedziałbym, bardziej praktycznej, pokazowej. I tak, Klaudia pokazywała, jak możemy skonfigurować maszynę. Ja mam tutaj właśnie już taką uruchomioną. O czym jeszcze warto pamiętać w kontekście pracy, to gdybyśmy chcieli wykorzystywać dane z repozytorium CreoDIAS nie w taki sposób, o jakim mówiła Klaudia, czyli poprzez korzystanie z aplikacji do ściągnięcia tych danych na dysk, tylko bezpośrednio z aplikacji ArcGIS Pro, to warto generalnie pamiętać o tym, żeby skorzystać ze skryptu, który znajduje się na pulpicie i zamontować generalnie taki napęd do repozytorium właśnie CreoDIAS z danymi. I później możemy już w zasadzie uruchomić aplikację ArcGIS Pro. O czym warto jeszcze pamiętać w kontekście pracy z ArcGIS Pro, to jeżeli chcielibyśmy bezpośrednio z ArcGIS Pro te dane wczytywać, to warto jeszcze dodać połączenie do storage'u cloudowego, który właśnie znajdziemy tutaj w sekcji dodawania połączeń. To już jest odpowiednio skonfigurowane na maszynie na dysku C, w program Files, w katalogu ArcGIS Pro i w katalogu Resources znajdziemy na samym końcu właśnie możliwość podłączenia storage'u cloudowego, który pozwoli nam z kolei podejrzeć wszystkie zasoby, o których mówiła Klaudia w kontekście właśnie danych obrazowych dostępnych. I zasoby te są to zasoby, z których możemy korzystać. Co więcej, warto jeszcze wspomnieć o tym, że S3 Europe przygotowało taki skrypt, który potrafi jeszcze tą pracę ułatwić. Mianowicie przy pomocy tego skryptu wystarczy, że zdefiniujemy zasięg przestrzenny naszego zobrazowania, określimy, jaki zakres czasowy nas interesuje, również na podstawie metadanych możemy odfiltrować maksymalne pokrycie chmurami,
Wskazujemy tylko później już wynikowy miejsce, w którym będziemy przechowywali naszą geobazę, nazwę zestawu danych mozaiki, czyli zestawu danych, w których będziemy te dane rastrowe przechowywali. I po uruchomieniu tego narzędzia otrzymamy gotowy zestaw mozaiki. Ja, żeby zaoszczędzić czas, może nie będę tutaj tego procesu przechodził. Tak jak Państwo widzicie, mam tutaj u siebie w tabeli zawartości już taką gotową mozaikę właśnie z wczytanym obrazem Sentinela. Jest to właśnie obraz z Sentinela drugiego. I teraz tak, w jaki sposób możemy te dane wykorzystać? Dane obrazowe możemy wykorzystać na wiele sposobów, począwszy od takich zupełnie prostych, jak na przykład funkcje rastrowe, które dynamicznie w locie potrafią nam przetworzyć ten obraz. W tej chwili mamy właśnie wczytany obraz. Ja wybieram sobie funkcje rastrowe, które wyświetlają nam listę dostępnych opcji. I to będą opcje związane z różnego rodzaju analizami, czy to właśnie na poszczególnych kanałach obrazu wielokanałowego, tak jak chociażby ten Sentinel, o którym mówimy, więc możemy zrobić różnego rodzaju analizy typu właśnie indeksy wegetacyjne, czy na przykład jakąś analizę głównych składowych. No, tutaj pokażę, jak to wygląda w praktyce, tak, mimo że jest to analiza dynamiczna, to znaczy ona dzieje się tak naprawdę w locie, to zaraz wskażemy kanały, na których chcemy pracować. Zobaczycie Państwo, że generalnie mimo tego, że jest to analiza przeprowadzana w sposób dynamiczny, to działa generalnie szybko. I nasz obraz powinien generalnie się, że tak powiem, tutaj dostosowywać do rozdzielczości również właśnie takiej większej, niezależnie czy pracujemy jakby w takiej dużej skali, czy zwiększymy ten obszar, no to analiza działa dość szybko. Mamy oczywiście możliwość zapisania takiej analizy na dysku, natomiast bardzo często nie ma po prostu takiej potrzeby, ponieważ jeżeli chcielibyśmy na przykład przechowywać takie wyniki dla bardzo dużego obszaru, dla kilku rodzajów analiz, no byłaby to niepotrzebna strata tak naprawdę miejsca. Warto jeszcze wspomnieć, że funkcje rastrowe mogą dotyczyć również innych danych, na przykład chociażby danych o ukształtowaniu terenu, a możemy też wykonywać pewne operacje matematyczne typu dodawać, odejmować wartości rastru, więc jest to, funkcje rastrowe są narzędziem bardzo, powiedziałbym, uniwersalnym. Kolejną rzeczą, o której warto powiedzieć w kontekście analiz na obrazach, to jest możliwość wykorzystania technologii związanej z deep learningiem. I tutaj w ostatnich latach zaszła bardzo duża zmiana, bardzo duży rozwój i w kontekście właśnie wykorzystania danych obrazowych z wykorzystaniem takich technologii typu deep learning. I jeżeli mamy dostęp do rozszerzenia image analyst, warto pamiętać o tym, że jest cała skrzynka narzędziowa związana z obsługą mechanizmów takich deep learningowych. Mamy możliwość trenowania modeli, aczkolwiek to już jest zadanie, powiedziałbym, bardziej zaawansowane dla osób, które gdzieś tam siedzą już troszkę w tym temacie. Natomiast mam też dobrą informację dla osób, które powiedzmy były bardziej odbiorcami takiej technologii, a niekoniecznie same by, nazwijmy, tworzyły ją w kontekście tworzenia, trenowania, przygotowywania modeli. Narzędzia, które SI udostępnia, między innymi do detekcji obiektów, do klasyfikacji pikseli, wymagają wczytania tak zwanej definicji modelu. I tak jak mówiłem, tą definicję możemy stworzyć sami, możemy wytrenować taki model, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z gotowych modeli, które SRI udostępnia. I jeżeli wejdziemy sobie w zasoby
Living Atlasu, czyli takiego środowiska, w którym SRI udostępnia różnego rodzaju zasoby, modele i przydatne materiały. I wpiszemy DLPK, to jest skrót od Deep Learning Package, czyli właśnie tej paczki definicji modelu. Zobaczymy, że SRI udostępnia szereg różnych modeli, które pozwalają na przykład ekstrahować obrysy budynków, centroidy dróg, czy na przykład pozwalają na klasyfikację pokrycia terenu i to właśnie to, co w tej chwili by mnie interesowało, ponieważ w analizie, którą finalnie chciałem przeprowadzić, bardzo przyda mi się aktualna informacja na temat użytkowania terenu. Taka analiza dla całej sceny Sentinela trwa mniej więcej kilkanaście minut, tyle z wykorzystaniem właśnie tego modelu, który Państwu pokazywałem i obsługa jest, powiedziałbym, bardzo prosta. Ja teraz dla zaoszczędzenia czasu nie będę tego narzędzia uruchamiał, natomiast w oknie czatu później wkleję namiary na bloga SRI, na którym po pierwsze, z którego Państwo szybko znajdziecie dostęp do materiałów odnośnie tych modeli. Po drugie, do każdego modelu jest dołączona dokładna instrukcja, w jaki sposób można go wykorzystać. Natomiast w tej chwili Państwu pokażę generalnie, że właśnie taki wynik uzyskamy, wykorzystując ten model. Po kilkunastu minutach mamy informację o aktualnym wykorzystaniu terenu, pokryciu terenu właśnie z satelity, na podstawie zdjęć satelity Sentinel. I teraz w jaki sposób planuję to wykorzystać? Otóż moim zadaniem w tym momencie będzie dokonanie pewnej analizy wielokryterialnej, tak żeby wytypować optymalny obszar pod inwestycje. I właśnie po to wykorzystam te dane, które pochodzą właśnie ze zobrazowania Sentinel po przetworzeniu właśnie odpowiednimi algorytmami. Otrzymałem to pokrycie terenu, które za chwilkę wykorzystam. A zatem, jakie parametry w mojej analizie wezmę pod uwagę? Będzie to właśnie to pokrycie terenu. Dodatkowo, poza tym, będę chciał uwzględnić również ukształtowanie terenu. Mam tu numeryczny model terenu, który wcześniej sobie przetworzyłem właśnie z pomocą narzędzia do generowania spadków. Warto pamiętać, że również tutaj możemy skorzystać z funkcji rastrowych, tak by wygenerować te spadki w sposób dynamiczny. Natomiast ja tutaj akurat użyłem tradycyjnego narzędzia geoprzetwarzania. Poza tymi warstwami postanowiłem, że dla potrzeby analizy położenia tej inwestycji należałoby jeszcze wziąć odległość od centrum. W związku z tym narzędziem dystansu euklidesowego wygenerowałem taką powierzchnię, która pokazuje odległość od właśnie centrum w kierunku, we wszystkich kierunkach. A zatem mamy ciągłą płaszczyznę mówiącą o odległości od właśnie centrum. Podobnego narzędzia użyłem również w kontekście dróg, po to, aby określić te obszary, które są stosunkowo blisko głównych dróg. Przy takiej analizie wielokryterialnej oczywiście możemy uwzględnić bardzo wiele innych czynników, takich jak powiedzmy obszary chronione i wiele, wiele innych. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, co analizujemy i jaki efekt chcemy osiągnąć. Natomiast pod kątem analizy właśnie przydatności terenu pod inwestycję, którą chcemy tutaj na terenie całej gminy Ełk wykonać, wystarczą te parametry. I teraz kolejnym etapem jest właśnie stworzenie analizy wielokryterialnej i tutaj w tym momencie warto zwrócić uwagę na takie rozwiązanie, jakim jest Suitability Modeler.
Jest to rozwiązanie, które służy do tego, aby w sposób wagowany nałożyć na siebie ileś rastrów tematycznych, tak by w efekcie uzyskać właśnie taki model przydatności terenu. Możemy go użyć właśnie w przypadku, kiedy szukamy optymalnego miejsca pod inwestycje, może chcemy na przykład wytypować potencjalne habitaty dla jakichś tam zbiorowisk roślinnych czy dla jakichś zwierząt. Wszelkie tego typu analizy bardzo fajnie wykonuje się właśnie z użyciem Suitability Modelera. Jaka jest tak naprawdę idea? Idea jest taka, żeby zebrać te wszystkie dane, które przed chwilą Państwu pokazałem i w odpowiedni sposób je na siebie nałożyć. Widzę, że tutaj zajmuje to ciut więcej czasu w tej chwili niż zwykle. Może mam jakieś problemy z... No nic, w każdym razie wracając do... Już wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Wracając do tematu. Po pierwsze, w takiej analizie ustalamy, jaki jest zakres wartości naszego modelu przydatności. Czy wagujemy go na zasadzie przydatny, nieprzydatny, tak zero-jedynkowo, czy też przyjmujemy inną skalę. Powiedzmy, że przyjmiemy domyślną skalę od 1 do 10, gdzie 1 to teren najmniej przydatny, 10 najbardziej przydatny pod ten rodzaj inwestycji, który chcemy wykonać. I cóż, możemy tutaj jeszcze zmienić nazwę na pokaz 1. To będzie nasza nazwa naszego modelu. I cóż, przejdziemy do kolejnej zakładki, w której dodamy wszystkie dane, które chcemy uwzględnić w analizie. Przejdę sobie teraz do bazy danych, w której mam już zapisane wszystkie czynniki, które chcę wziąć pod uwagę, czyli właśnie dystans, pokrycie terenu, dystans od dróg i spadki. Dodaję wszystkie dane. Widzimy, że one zostały dodane, wyświetlone i w tej chwili możemy na nich pracować. Wybieram sobie pierwsze kryterium, z którego chcę skorzystać. To będzie kwestia dystansu od centrum. No i założenie jest takie, że im bliżej od centrum, tym lepiej, żeby nasza inwestycja się znalazła właśnie blisko. W związku z tym musimy odpowiednio przetworzyć nasz raster odległości. Zwróćcie Państwo uwagę, że nasze dane mają bardzo różne zakresy. Część danych to są dane ciągłe, tak jak ten raster odległości od 0 do 20 kilku tysięcy. Część danych to dane dyskretne, część to na przykład spadki z wartościami od 0 do 90. Trudno byłoby te dane nałożyć bez sprowadzenia tych wszystkich danych do wspólnego mianownika i temu właśnie służy to okno transformacji. Ono pozwoli nam przy wykorzystaniu takich różnych wbudowanych funkcji przetransformować odpowiednio wartości danych wejściowych. Coś, co do tej pory musielibyśmy zrobić w taki sposób, powiedziałbym, bardziej manualny przy pomocy narzędzi reklasyfikujących nam dane. W tej chwili możemy właśnie zrobić szybko, posiłkując się różnymi funkcjami. Chociażby chciałbym, żeby nasza atrakcyjność terenu spadała liniowo wraz ze wzrostem odległości od centrum, więc wybieram po prostu funkcję, odpowiedni rodzaj funkcji liniową, odwracam ją tak, by te wartości spadały wraz ze wzrostem odległości i widzimy, że nasze dane zostały już przetworzone. Jeśli kliknę sobie przelicz, to zobaczymy, że nasz model przydatności odpowiednio się zmieni, czyli im bliżej, tym bardziej korzystny. Przejdziemy teraz do drugiego czynnika, który chcemy wziąć pod uwagę, czyli pokrycia terenu, sposobu użytkowania terenu w zasadzie. I teraz tak, trzeba się zastanowić, na jakich obszarach
będziemy chcieli tą inwestycję umieścić, żeby było prościej, przełączę się na widok klas, tak, żeby zobaczyć, która klasa użytkowania terenu ma jakąś wartość i teraz mogę te wartości zmieniać w sposób manualny. Powiedzmy, że nie chciałbym budować tworzyć tej inwestycji na obszarach, które już są w tej chwili zabudowane, więc tym obszarom dam wartość 1. Pasują mi natomiast obszary rolne, pasują, więc tutaj wskażę wartość 10. Inne obszary typu pastwiska też są zupełnie ok. Z całą pewnością chciałbym ominąć lasy, więc tutaj damy wartość 1. Co więcej, jeśli chodzi o zakrzaczenia, powiedzmy, nie wykluczam ich, ale nie jest to też najbardziej optymalny obszar. No i absolutnie chcę unikać obszarów podmokłych i wód. Więc w tej chwili przeklasyfikowałem te dane. Jeżeli włączę właśnie znowu opcję kalkulacji, zobaczycie Państwo, że mapa przydatności terenu się zmieni. Co więcej, rozkład przydatności terenu się zmieni, czyli widzimy, że póki co tak naprawdę większość terenu całkiem dobrze spełnia kryteria i możemy przejść dalej. Przejdziemy teraz do dystansu od dróg. O ile w przypadku dystansu od centrum założyliśmy, że odległość będzie liniowo wpływała na zmianę atrakcyjności, tutaj użyjemy trochę innej funkcji z takim założeniem, że do pewnego stopnia nie robi nam różnicy, czy jesteśmy bezpośredni, w bezpośredniej bliskości od dróg, czy trochę dalej. Natomiast powyżej pewnego punktu przełamania drastycznie spada nam ta atrakcyjność i użyjemy właśnie takiej funkcji, aby przetransformować te dane. Teraz jeszcze dokonamy kolejnej rekalkulacji, żeby zobaczyć, jak to wpłynie na nasz model. Po chwili powinniśmy zobaczyć uaktualniony model i na samym końcu spadki. Tak, jeśli chodzi o spadki, tutaj również wykorzystamy taki sam rodzaj funkcji jak przed chwilą, tak zwany MS-Small, który spowoduje właśnie, że do pewnego stopnia nie robią nam spadki problemu, a potem dość gwałtownie spada nam właśnie atrakcyjność tego terenu. OK, dobrze, czyli transformacja została dokonana, sprowadziliśmy wszystkie dane wejściowe do wspólnego mianownika, dzięki czemu możemy je sensownie właśnie nałożyć i wynik tego nałożenia widzimy tutaj w postaci właśnie tej kolorowej mapy. O czym warto jeszcze wspomnieć, możemy poszczególnym kryteriom nadawać wagi, bo być może nie są one równo istotne, natomiast my dla tego przykładu ćwiczeniowego uznamy, że wagi tutaj są tych kryteriów całkowicie równe. Na koniec warto spojrzeć na wynik. Moglibyśmy tego wyniku użyć w ten sposób, że w sposób taki interaktywny spojrzymy na mapę i tam, gdzie wartość atrakcyjności jest największa, najbardziej widać to po skali barwnej, tak, te obszary zielone, to będą nasze obszary o wysokiej atrakcyjności i tam w sposób taki manualny, interaktywnie moglibyśmy na przykład wyrysować obszar naszej inwestycji. Ale możemy skorzystać również z pewnego narzędzia, które pozwoli nam zlokalizować ten obszar w sposób bardziej automatyczny. Ale żeby to zrobić, musimy uruchomić to narzędzie, żeby przetworzyło nam ten wynik modelu przydatności w pełnej skali. Bo to, co widzimy w tej chwili, to jest taki podgląd, który w czasie takim, powiedziałbym, w miarę zbliżonym do rzeczywistego nam się tworzył. Natomiast tutaj narzędzie ma jeszcze opcję do uruchomienia jakby tego przetwarzania
w pełnej rozdzielczości. W wyniku uzyskujemy już ten ostateczny, dokładny model przydatności i na tym właśnie modelu możemy przejść do kolejnej zakładki związanej z możliwościami lokalizowania naszego obszaru. I teraz mamy tutaj taką możliwość, żeby po pierwsze określić obszar na podstawie powierzchni, która jest nam potrzebna. Więc powiedzmy, że potrzebujemy 100-hektarowego terenu pod właśnie naszą inwestycję. Możemy jeszcze zdefiniować, jaki ma mieć kształt, czy taki regularny, czy może być bardziej taki, powiedziałbym, zbliżony do okręgu. I na podstawie kryteriów, które tutaj zdefiniujemy, program sam wybierze obszar o najwyższej atrakcyjności na podstawie naszego modelu. Na co chciałem zwrócić Państwa uwagę, to to, że to narzędzie ma taką ciekawą funkcję, która pozwala na to, żeby nasz obszar podzielić na ileś podobszarów, tak zwanych regionów, czyli wyobraźmy sobie, że potrzebujemy obszaru pod jakąś złożoną inwestycję składającą się z iluś obiektów. Potrzebujemy podzielić właśnie, mamy powiedzmy ileś takich fragmentów obszarów, które potrzebujemy. Możemy zadeklarować minimalną wielkość takiego regionu i maksymalną wielkość takiego regionu, jak również możemy zadeklarować minimalne i maksymalne odległości pomiędzy tymi obszarami. I zgodnie z tymi wszystkimi parametrami zostaną właśnie wyszukane te obszary. Tymczasem w międzyczasie nasz wynik już został wygenerowany. W związku z tym ja może sobie skopiuję, wkleję wynik tutaj do tabeli atrybutów, wyłączę widoczność tego modelu, zwiększę sobie przezroczystość, tak żebyśmy widzieli. W którym miejscu jest nasza inwestycja. No i tak jak mówiłem, zgodnie z zadanymi kryteriami algorytm, że tak powiem, zaproponował nam pewną lokalizację. Oczywiście my możemy to zmienić, tak, jest to tylko pewna sugestia na podstawie kryteriów, których przyjęliśmy, ale w przypadku takich bardziej złożonych sytuacji, gdzie chcemy uwzględnić właśnie ileś obszarów, jakieś odległości wzajemne między nimi, jest to bardzo dobre narzędzie. I tym samym doszliśmy do końca mojego scenariusza, także na tym etapie bardzo Państwu dziękuję za uwagę i myślę, że będziemy mogli przechodzić do pewnego podsumowania spotkania. Tak, dziękuję bardzo Tomku za tą ciekawą prezentację, ciekawą analizę. Każdy z nas działa w innej branży, realizuje inne zadania, realizuje inne projekty, więc myślę, że zarówno oprogramowanie ArcGIS Pro można dostosować do naszej pracy i może być z powodzeniem wykorzystane w bardzo wielu obszarach, jak również ta chmura, na której możemy pracować, czy to na oprogramowaniu ArcGIS Pro, czy też na naszym innym oprogramowaniu na co dzień wykorzystywanym. Bo chmura to przede wszystkim infrastruktura, która daje nam możliwości efektywnej i szybkiej pracy, a jeszcze ten efekt i usprawnienie przynosi właśnie nam takie oprogramowanie jak ArcGIS. Także bardzo dziękuję za tą prezentację. Chciałabym teraz otworzyć właściwie bardzo krótką sesję pytań i odpowiedzi. Widzę, że na czacie pojawiły się pytania, właściwie komentarz pierwszy, że mamy na platformie Ubuntu i QGIS, tak rzeczywiście jest. Kolejne pytanie, czy można zobaczyć zmiany analiz w czasie w ArcGIS Pro? Tak, możemy wykonywać takie analizy i zobaczyć, jak się zmieniały pewne dane, tak, pewne zależności w czasie. Tak, odnosząc się do tego pytania tutaj,
można spojrzeć na nie z kilku stron. Z jednej strony możemy na przykład wykonać kilka analiz i zrobić taki jakby stack iluś takich warstw i porównać je w czasie, czy przy pomocy jakiejś takiego paska czasu, którym będziemy robili taką, taki, będziemy przerzucali się tak w czasie w sposób płynny, czy jakiejś, powiedziałbym, takiej wizualizacji typu małe wideo, ale można też patrzeć w kontekście, o, tu widzę, chyba jest jakieś uzupełnienie, czy program sam, więc tak, my wybieramy sceny Sentinela, bo pytanie, może inaczej, przeczytam może pytanie, tak, czy program sam wybiera sceny Sentinela, czy trzeba je wskazać? Więc my sami wybieramy te sceny, ponieważ chcielibyśmy, żeby te sceny odpowiadały chociażby interesującemu nas horyzontowi czasowemu. Natomiast w kontekście analiz w czasie mogę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą funkcjonalność związaną z tym, że my do zestawu danych mozaiki możemy załadować ileś zestawów Sentinela z takiego dłuższego okresu czasu. W związku z tym robimy tak zwany taki stack zdjęć składający się z iluś takich wieloczasowych szeregów i później możemy te dane przetworzyć chociażby w ten sposób, że możemy stworzyć taką wielowymiarową kostkę z tych danych i na przykład użyć algorytmów do chociażby do klasyfikowania takich właśnie danych wieloczasowych, do wyszukiwania zmian w czasie na podstawie takiego staku zdjęć, więc no, to jest troszkę bardziej, nazwijmy, obszerny temat i pewnie moglibyśmy poświęcić oddzielne webinarium na pracę z takimi danymi wieloczasowymi, ale jak najbardziej taka analityka zmian w czasie, dzięki temu, że mamy dostęp do serii obrazów z różnych okresów czasu, jest możliwa w sposób automatyczny z wykorzystaniem różnych algorytmów, które S3 udostępnia w ramach rozwiązania, chociażby CCDC, jak dobrze pamiętam, jest taki algorytm, który pozwala na pracę i w sposób automatyczny jest w stanie odfiltrować nam przy takiej analizie wieloczasowej pewne zakłócenia typu chociażby chmury, czy na przykład jest w stanie w ogóle odróżnić takie trendy, powiedzmy, płynne zmiany i zmiany sezonowe od tych zmian gwałtownych, typu jakieś na przykład inwestycja, czy jakieś gwałtowne wycinka lasów. Tutaj widzę jeszcze pytanie o namiar na bloga i tu już właśnie wysyłam ten namiar. Z tego bloga, z tego artykułu łatwo przejść po pierwsze do listy modeli, które są udostępnione przez S3. Po drugie, jak wejdziemy przez już bezpośrednio do takiego zasobu związanego z modelem, to łatwo znajdziemy instrukcję obsługi, która pozwoli nam zaimplementować taki model i użyć go. Więc polecam generalnie zdecydowanie właśnie zajrzeć, bo dużo fajnych rzeczy dzieje się w kontekście danych obrazowych ostatnio. I chciałabym Państwu wszystkim bardzo podziękować za udział w naszym webinarium. Dziękuję również bardzo firmie S3 Polska, Tomkowi i drużynie, która pracowała razem z nami przy organizacji tego webinaru. Dziękuję bardzo za uczestnictwo i tak jak wspomniałam, jeżeli tylko pojawią się u Państwa jakiekolwiek pytania związane z platformą CreoDIAS czy też z oprogramowaniem ArcGIS Pro, to zachęcam do kontaktu, do pisania do nas maili, będziemy odpowiadać. No i również zachęcam do testowania platformy CreoDIAS i testowania oprogramowania ArcGIS Pro. Także dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne webinar, na kolejne spotkania i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy i zachęcamy do kontaktu. Do widzenia. Do widzenia.